Hej, jedziemy razem na King Lopy i odwiedzimy mój ulubiony King Lop w Almelo. W pierwszej kolejności mamy rzeczy beauty, takie jak lakiery do paznokci czy farby do włosów. Ilość przepięknych case'ów na telefony była naprawdę niesamowita i słuchajcie, na wszystkie, tylko nie na mój, głównie chyba na iPhony, ale wzory jakie były nawet z Victoria's Secret, po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że można dorwać nowe case'y jeszcze zapakowane w folię. Ja. Szkoda, że nie ma taką na mój telefon. Ta jaka cute. Ty, ale ta by mi była dobra. Za mała, nie? Kurde, jak... Patrz to z Victoria's Secret. Ja cię sunę. Dzisiaj skupimy się na dodatkach, na akcesoriach i powiem Wam, że jest to King Lop, w którym jest naprawdę wszystko. No, od kosmetyków po ubrania czy dekoracje do domu. Oczywiście zajrzałam też na dział ubraniowy i kupiłam sporo ciekawych rzeczy, więc haul już macie na kanale, osobny haul lumpeksowy. Przechodzimy sobie do zdecydowanie mojej ulubionej strefy w tym okresie i jest to świąteczny dział. Słuchajcie, to jak ten King Lop był bardzo ustrojony już na święta i jak wiele wspaniałych rzeczy można było kupić, dekoracji, ozdób. No, ja po prostu myślałam, że się rozpłynę. Przez 1,5 godziny rozmawiałam z moją mamą i z siostrą na kamerkę i pokazywałam im wszystko, co jest na święta, bo ja prawie odpłynęłam. Naprawdę, jakbym mogła, to bym kupiła większość tych rzeczy. I tutaj macie w skrócie pokazane, co ciekawego tam można było dorwać. Dzisiaj przychodzę do Was z dość nietypowym filmem, chyba tylko jeden taki o tej tematyce film się pojawił na moim kanale. Stricte z rzeczami z King Lopa, więc dzisiaj pokażę Wam, co ciekawego udało mi się kupić. A powiem Wam, że jest tego naprawdę sporo, a jest to niewielka część tego, co do tej pory kupiłam, a czego też nie pokazałam, więc jeśli będziecie chcieli, to stworzę dla Was drugą część. Bardzo dużo rzeczy mamy też już w aucie zapakowanych, więc kupiliśmy też taką matę z Fisher Price, która kosztowała 4,5 euro, gdzie to kosztuje po 200 zł, więc naprawdę się opłacało. Konik kosztował 12,5 euro, więc też Wam pokażę, jak wygląda. I ogólnie polowałam też na drewniane zabawki, które w Polsce są bardzo drogie, a tutaj można kupić za euro, za 2 euro właśnie dla malucha, więc mam tutaj kilka z nich. A duża część właśnie jest też w samochodzie, więc to, czego nie pokażę Wam tutaj, to ewentualnie pójdę do auta i Wam jeszcze pokażę. Jeśli taka tematyka Was też interesuje na moim kanale, co ciekawego można dostać w King Lopach i taki obchód po całych King Lopach, to dajcie znać, będę nagrywała też takie filmy. A ja przechodzę do holu i zobaczcie, mam tego naprawdę sporo, więc biorę się do pracy, bo światło mi ucieka, a boję się, że zaraz będzie ciemno i nic dla Was nie nagram. Tak jak pewnie widzieliście, naprawdę jest już bardzo dużo rzeczy na święta, pokazałam Wam też chyba tam na przebitkach, więc kupiłam też kilka rzeczy już na święta, więc wszystko będę pokazywać po kolei, tak jak tutaj mam. I zacznę może od tej skrzynki. Wzięłam dla mojej mamy takie piękne serwetki złote, które będą idealnie pasować do dekoracji świątecznych i one właśnie w tym dziale świątecznym były. Jest ich tutaj naprawdę sporo, bo zobaczcie, aż tyle. I to w ogóle kosztowało chyba 50 centów, więc naprawdę się opłacało, bo takie serwetki w Home & You, no jedna myślę, że kosztuje 15 zł, więc za 50 centów jak najbardziej tak. Dla mojej siostry wzięłam taką gwiazdę, która podobno bardzo ładnie wygląda właśnie po rozwinięciu, ja się też do końca na tym nie znam. To chyba się robi tak i zawiązuje potem na sznurek. I to kosztowało w ogóle 50 centów, to jest papierowe, ale z takiego naprawdę fajnego, sztywniejszego materiału, więc myślę, że może to całkiem fajnie wyglądać, na przykład powieszone na okno, jako taka dekoracja czy ozdoba. Jeśli chodzi o drewniane zabawki dla Janka, to wzięłam właśnie coś takiego, takie puzelki.
i mamy tutaj od 1 do 10. Myślę, że w Polsce byłoby to drogie, ogólnie drewniane zabawki, ja byłam w szoku, słuchajcie, że są takie drogie, więc naprawdę opłaca się je tutaj brać i to kosztowało 1,5 euro, więc cena tym bardziej jest zadowalająca. Jeśli chodzi też o drewniane zabawki, to wzięliśmy coś takiego, podobno jest to fajne dla dzieci, ja się do końca na tym nie znam, ale wiem, że moja siostra czegoś takiego szukała, więc wzięliśmy to. Kosztowało to 1 euro i tutaj ma jeszcze taką słodką kozę. To jest taka chyba ala grzechowka, coś takiego. Dalej wzięłam sobie taki świetny kubek, który stwierdziłam, że bardzo pasuje do mnie i kosztował 50 centów księżniczki. Mamy tutaj kopciuszka i te dwie nie pamiętam jak się nazywają, szczerze mówiąc, ta jest piękny i bestii, a ta nie wiem. Ale jest cute i pije sobie w nim codziennie rano kawkę. Później wzięłam taką skrzynkę z myślą już o świętach, żeby zrobić w niej komuś prezent, a była w naprawdę świetnym stanie. Takie skrzynki myślę, że też kosztują sporo pieniędzy, a tutaj można dostać za naprawdę mało i dałam za nią 2 euro, więc naprawdę się bardzo opłacało. Myślę, że za 2 euro takiej skrzynki nigdzie bym nie dostała. Więc zobaczcie, jakby wsadzić do środka jakieś słodycze, kosmetyki i fajnie zawinąć folią, zawiązać w kokardkę, myślę, że to naprawdę może fajnie wyglądać. Jeśli chodzi o prezenty, to właśnie z myślą o świętach wzięłam też taki kosz większy już, żeby komuś zrobić taki większy prezent, może mojej siostrze i od razu dla 3 osób tutaj powkładać mnóstwo rzeczy i też zawinąć właśnie taką folię, myślę, że to może fajnie wyglądać. Wydaje mi się, że taki koszyk ogólnie może być przydatny w późniejszym czasie dla kogoś, a nie tylko, że będzie, wiecie, stał. Albo tak jak jest z papierem, że po prostu drzemy i tyle, a tutaj mamy dodatkowo jako dodatek do prezentu taki kosz i on kosztował 4,5 euro, a jest naprawdę spory i jest w świetnym stanie. Jeśli chodzi o zabawki dla małego, to wzięliśmy też coś takiego, to też jest drewniane i to kosztowało 2 euro. Tutaj mamy takie różne klocki drewniane, które możemy sobie poprzesuwać. Z drewnianych rzeczy mamy też dla niego takie autko, które kosztowało 1,5 euro. I tutaj myślę, że można sobie coś przyczepić, jakieś drugie autko i zrobić sobie z tego taką kolejkę. Drewniane klocki. Nie wiem ile to kosztowało, 2,5 euro. Wzięliśmy też takie drewniane autko, to jest dźwig za 3,5 euro, który dodatkowo ma opcję ciągnięcia, bo mamy tutaj sznureczek, więc według mnie naprawdę świetne. I wiem, że ta zabawka kosztowała w internecie około 200 zł, a ja tutaj dałam 3,5 euro, no więc wiadomo, że się opłaca. I tutaj dodatkowo jest taki chyba dzwoneczek i można sobie to tak regulować, więc bardzo fajne. I na koniec, jeśli chodzi o małego, to wzięliśmy też dwie pary bucików i za 1,5 euro. Zobaczcie, jakie cute takie, o. A druga para jest z takich bucików z takimi uśmieszkami tutaj. Takie mięciutkie, fajne. I one kosztowały 1,5 euro. I na koniec dla siebie z takich świątecznych rzeczy wzięłam taki kubek. Zobaczcie, jaki on jest świetny. Można sobie tutaj wsadzić ciastko, zrobić sobie w takim kubku kakałko, a wiem, że takie kubki w Home Mediu kosztują około 50 zł. Ja za niego dałam 1,5 euro, więc opłacało się. To, do czego mogłabym się tylko przyczepić, to to, że tutaj jest lekko jakby zbite, ale właściwie tego prawie nie widać, więc no jest świetny i będzie idealny na grudniowe wieczory. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taka seria też Wam się spodobała. Dajcie znać, czy chcecie kolejne części. Zostawcie też kciuka w górę i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach.